O Jezu, krecie, co to? Poszedł. Prawie tym rządzi! Jest. Na wylewo. Ładny karaś, taki chyba za 2 kilo. Tak, to jest moja rekordówka. Taki karp u Angeliki, życiówka. O, jedzie, jedzie, jedzie! Jest armia z rybą od razu! Raz, dwa, trzy. Uśmiechnięcie, robimy zdjęcie! Dobra. Dobra, kładziemy. To chodzi. Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj miały być takie ala mini zawody wędkarskie na tym moim nowym stawie, ale póki co okazuje się, że w godzinie rozpoczęcia owej imprezy jest tylko nas trzech. A miało być około 7-10. No i w sumie nie wiadomo, czy jakieś tam zawody będą, czy nie będą. Nie wiadomo, kto kiedy dojedzie, bo niektórzy praca, niektórzy gdzieś powyjeżdżali. Każdy jakiś tam powód ma, każdy jakąś wymówkę ma. Podejrzewam, że niektórzy z czasem będą dojeżdżać, przynajmniej niektórzy po kilkanaście godzin może łowić będą, a jak nie będą, to po prostu to będzie taki zwykły rekonesans i jakieś tam ciekawe spędzenie czasu. Ostatnio było trochę zrybień, zobaczymy, czy coś z tych zrybień będzie brać. Czy uda się złowić jakiś kolorowy gatunek ryby, bo puściłem trochę kolorowych linów, karasi, karpi i w sumie na nie, ja najbardziej będę chciał złowić. Wiadomo, nie da się ich na nie konkretnie nastawić, ale one najbardziej będą mnie cieszyć. Tak, prezentuje się jedno ze stanowisk. U góry jest LED, który będzie w nocy doświetlał ławeczka. Tutaj taki podest na podbieraki, wędki, stolik sobie dałem. Tam dalej kolejny jest LED, który będzie w nocy doświetlał. I tam z tyłu też są jakieś tam LEDy. Hej, witajcie. Teraz kilka minut na konkurs wędkarski. Dość gruby konkurs wędkarski, organizowany wspólnie z kanałem Ruda Owca. Więc najpierw przedstawię Wam, jakie są nagrody do wygrania. Potem przelecimy do zasad wzięcia udziału w konkursie. I potem dalej lecimy z filmem, który oglądacie. Więc tak. Pierwsze będą 4 miejsca ogólnie, 3 miejsca będą losowane u kolegi z kanału Ruda Owca, 1 miejsce będzie losowane u mnie na kanale, więc pierwsze miejsce z kanału Ruda Owca otrzymuje kołowrotek Savager SG2 rozmiar 3000 z fabrycznie nawiniętą plecionką 0,17 mm. Dalej, drugie miejsce otrzymuje wędkę Shimano Katana 14,42 ciężaru wyrzutu, 239 cm. Trzecie miejsce otrzymuje 10 sztuk różnych gumowych przylet od Savager plus główki jigowe od firmy Savager oraz Mustad. Jedno miejsce będzie też losowane u mnie. U mnie zwycięzca otrzyma zanętę Carp Amour kilogram, gotową nawilżoną zanętę żółtą, kulki proteinowe 16 i 20 miks truskawka w dipie, mega larwy tonące, naturalne, bezzapachowe do własnego aromatyzowania oraz kulki ogórek 16 mm zadipowane, zestaw testowy do metody oraz pompa. Tak prezentują się nagrody. Aby wziąć udział w konkursie, należy subskrybować kanał Rapfish Wędkarstwo, który teraz tutaj oglądacie, oraz kanał Ruda Owca. Link do kanału Ruda Owca znajdziecie pod spodem w opisie, więc jest to pierwszy punkt wzięcia udziału w konkursie. Dalej, drugim punktem wzięcia udziału w konkursie jest napisanie tutaj pod tym filmem komentarza "biorę udział" oraz należy wejść na kanał Ruda Owca i pod jednym z tych nowszych filmów, czyli pod filmem "pobiłem życiówkę karpia i nowy sezon 23+, to pod tym filmem należy właśnie też również napisać komentarz "biorę udział" oraz dać łapkę w górę. Więc tak prezentują się zasady wzięcia udziału w konkursie. Konkurs będzie trwał do 11 lutego do godziny 23:59. Link do kanału Ruda Owca oraz do filmu, który należy skomentować, macie pod spodem w opisie. Losowanie będzie po 11 lutym, między 11 a 20 lutym, coś w tych dniach. Dosłownie minuta roboty dla Was, subskrypcja dwóch kanałów, wejście w komentarze, napisanie komentarza "biorę udział w dwóch kanałach". No i możecie wystartować w konkursie, gdzie są fajne nagrody do wygrania. Wędka, kołowrotek, przynęty, zanęty. Teraz zaproszę Was na wizytówkę kanału Daniela z kanału Ruda Owca. Zobaczcie, co tam u niego słychać, czego się można spodziewać. Więc tak mniej więcej prezentuje się kanał Ruda Owca. Aloha widzowie, do Was ryba z kopytem. Jestem Daniel, jestem twórcą kanału Ruda Owca i zapraszam Was do oglądania krótkiej wizytówki. Siedź. Siedź. Pięknie. I co? Kolejna. Jeszcze wiele, wiele, wiele przede mną. Także na tym kanale będzie się działo, uwierzcie mi. Są 23, uważam za otwarte. No i mamy pierwszą rybę.
na tym kanale. Łączymy dobrą zabawę, fajne wyniki wędkarskie i wiele, wiele pierwszych razów. O, coś ładnego. Siedzi, siedzi następna. Ups. Jest, siedzi, siedzi. W pierwszym rzucie. O, mamy. Mamy rybę. Wow. To jest kanał, gdzie nie będziecie się nudzić, na pewno nie pozwolę wam na to. Śledźcie, obserwujcie i dopingujcie. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Tutaj moje przynęty. Tu już mam kilka sprawdzonych smaków. Między innymi Dumbbells Citrus, mini kulka wanilia oraz Dumbbells Miód. Mam też jakieś robactwo, będę łowił na te haczyki z tą igłą. Dwie wędki na metodę, duże koszyczki do metody. Zaczynam od zanęty czerwonej, nawilżonej oraz żółtej nawilżonej, która mi tutaj się fajnie spisuje jedną z drugą zanętą. Albo sobie zacznę od samej żółtej najpierw. Ta czerwona będzie w rezerwie. Tu mam jakieś tam pozostałości z ostatnich wypraw. Jakieś tam miksy, nie miksy, trochę ziaren, więc to sobie namoczę i ręką tutaj pod nęce podrzucę i potem w to miejsce zestawy pójdę. Tu mam nawilżoną zanętę, która będzie u mnie w koszyczku do metody, a tutaj pójdzie trochę wody, ziaren, marchwi, grochu i kukurydzy. To wszystko sobie wymieszam i spróbuję sformułować z tego jakieś tam kule, nie wiem czy mi się uda, bo tutaj jest dużo grubszej frakcji, ale chyba się uda. No, jakieś tam lepiochy będą przemoczone. Dobra, ja sobie niedaleko brzegu będę łowił. No, patrzcie, gdzie ja łowię, abyśmy sobie nie przerzucali. Wy tak macie dużo miejsca w sumie. Ja sobie gdzieś tutaj będę łowił. Dobra, metod karpiówki na zestawy do metody, bo to nie jest metod feeder, jest to metoda karpiowa, gdzie się używa większych ciężarków do metody. Mam tutaj 90 gram, na tą wodę są oczywiście mniejsze, jak najbardziej, nawet może będą lepsze, ale takie mam, takich użyję. Na pierwszy pójdzie Dumbbells Miód pływający. Dumbbells Miód mamy, jak widzicie, ciemniejsze i jaśniejsze. Te ciemniejsze są zbalansowane, łatwersy można powiedzieć, a te mniejsze, te jaśniejsze, nie mniejsze, to są pop-upy. Ja sobie użyję tego mniejszego. O, i gotowe. I na to będę łowił. Nie mam tutaj żadnych sygnałków. Po prostu wędkę kładę na dwa patyki. Tam bez sygnałków. Ja sobie będę słyszał to branie, będę patrzył na wędki. Przyjechałem łowić, tak? A nie kurde imprezować. Hamulec lekko sobie rozkręcę. Tak, aby mi wędki nie wciągnęło, tam już widać, że mi to wędka wjechało. I stąd sobie normalnie będę rzucał. O, zmiana taktyki, bo z gruntu nic nie brało przez, nie wiem, pół godziny jakoś. I tyle mi wystarczyło i teraz sobie dałem takiego lekkiego federga, gdzie mam robaki założone i wędkę na spławik, gdzie też mam robaki białe. I już tam miałem rybę, ale mi spadła. O 16 miało być start i rozpoczęcie zawodów, jest 16.10, więc można wędki zarzucać. Ja już swoje pierwsze wędki będę zarzucał, no i co? No i tyle, jest ze mną Adrian, jego dziewczyna, zobaczymy kto tam dalej przyjdzie, dojdzie, co to w ogóle się będzie działo. Ryby myślę, że na pewno jakieś będą, by się nie było tak, aby tej ryba nie wpadła. Jest kolejny lin, ten głębiej jest zastąd, do tego mam w wiaderku, bo ja te małe będę sobie do wiaderka dawał, a potem dopiero do siatki, bo mam duży spadek i mi się nie będzie chciało chodzić do siatki co chwila. Drugi, szybkościowy połów linów. No to ten mi haczyk zabrał. Łowię w miejscu, w którym nęciłem. Ryby mi w to miejsce wjechały. I zmiana taktyki też działa. Na razie sobie będę bił wynik, póki się da, tymi linkami. Ktoś może powiedzieć, że zawody niesprawiedliwe są, bo nie ma wszystkich o równej porze. Ale tu wszyscy wiedzieli, że tak będzie. Każdy wiedział, które godziny są zawody. Ja osobiście też nie będę non-stop siedział przy wędkach. Jutro na 4-5 godzin uciekam. Jadę kupić trochę ryb. Więc zarybianie też będzie. No, tak to wygląda. Dobra, trzy białe robaczki. Tam gdzieś idzie w oddali kolejny wędkarz. Dobry. Do widzenia. I kolejna wędkarka. No właśnie. Elo. Tam do samochody dojeżdżają, zbierają się powoli. Jak tam, Kuba? Przy tarasie takie
Połowa dłoni. A, to ładnie. Najmłodszy uczestnik Kevin jest najfajniejszą rybą, patrzcie. Karp koi, ale fajny, ubrudzony. Pierwszy twój taki? No. Tak, kurde, fajny, elegancki. Ja właśnie chciałem takiego złowić. No nic, jeszcze 20 par tutaj takich jest. Super, gratulacje. Żółwik. Dobra, super, pięknie. Kuba coś tam dużego ma. Teraz całe łowisko ma jedno w głowie. Kuba, zerwi, Kuba, zerwi. Kuba fajeczek, buzi ciągnie. Duży? No coś tam siedzi, chyba na razie będzie największa ryba łowiska. Jest tam jakiś karaś u Kuby, większy. No zaczęły brać, bo teraz to biorę prawie, że jedno po drugi. One karaś, nie? Na cytrusa. Ja jestem karaś u Kuby. Zaprezentuj Kuba, bo nagrywam teraz. Taki karaś u Kuby. No, koło kilograma może. Brawo, no super. Mam. Jest na spławiku kolejna ryba. Mała, ale jest. Mój amur na robaki? Czerwone? No. Amur na czerwone robaki. No. Masz ciężarek? Daję, przepij. Dobra. Drugi amur na czerwone robaki. Trafiłem miejsce, z którego biorę amury. One były wczoraj spuszczone tutaj. I teraz biorę dzisiaj. Z jednego miejsca, dosłownie jeden po drugim na czerwone robaki. Jest i Angelika z czymś... Jesiotr! Gdzie się otrałem? No weź to szybko! Jesiotr! Ale z nim chyba, no weź te... Jesiotr jest! Spadaj to szybko! Jaki jesiotrek? Jest jesiotrek. A tam Kuba dalej za murem, pokaż. No ja musi być rozłożony od razu. Pokaż mura! A, myślałem, że większy. Kuba, dyskwalifikacja zarzucanie rybami! Jest jesiotrek, zaprezentujesz. Angelika z takim jesiotrem. Angelika pobiła całego chłopaka, bo chyba ma lepsze wyniki od niego. No i co? I super! Pierwszy jesiot? Pierwszy. Tak? No i elegancko, na robaki. No i super. Dobra. Słuchajcie, jesiotry do wody od razu wypuszczamy. Jest coś większego. Patrzcie. Ale chodzi. O, karp jakiś. Ale albo ranny, albo pomarańczowy. No sam uciekłeś stąd. No możesz dać podbierak. No, czekaj. Czekaj, bo tu uważaj, czekaj. A już ranny, kurde, patrzę. No dawaj, jeba. Dobra, siedzi. A tu ten taki czerwony. Taki karp, ale patrzcie, pierwszy raz takiego widzę. Nie jest to koi. Jak wiecie, co to jest, to dajcie znać w komentarzu, bo ja w sumie nie wiem, co to jest. Jest zaczerwieniony, czerwony. Pierwszy taki. Posinieczony jakby. Ale jakiś pogryziony tutaj musiał być. Bo ma ślady, jakieś dziubnięć. Coś go atakowało, jakiś chłopak albo oko. Nie wiem. Tu ma ślady jakiegoś wgryzienia się. Gdzie jest jesiotr, biorę. Jest kolejny jesiotr u mnie, taki malutki. Mniejszy niż łądzieliki. Myślałem, że to ten biały, a to zwykły się okazało. Na robaka. Malutki, wcześniej na to Angelika zmówiła większego. Pokaż, czekaj na mnie. O, jest jesiotr, kolejny jesiotr z zarybienia. Adrian właśnie złowił. To jest ten, syberyjski, nie? Chyba tak, bo ten ciemniejszy na grzbiecie. Tak ma 700 gram. Adrian, gratulacje. No. Oby tak dalej. Pierwszy mój jesiotr. O, na tym stawie. Dzień kolejny, ja sobie na noc wróciłem do domu, teraz rano z powrotem przyjechałem całą noc. Adrian, był całą noc łowisz, czy nie? Tak, praktycznie całą noc, tam później się zrzemnęłem te dwie godzinki. I co połapałeś? Jesiotry. Dwa jesiotry. No. Jeden taki malutki, czy coś takiego, drugi taki większy. Większy, no. Ale wczoraj były wpuszczane. Co? Wczoraj były wpuszczane. To jest większy, no. I czekaj, co tu jeszcze? Ze dwa linki. Które głęboko połykają, te małe, no, tak? No, właśnie tak połykały właśnie ten haczyk, że no ciężko było wyciągnąć. Co, karpie jakieś? I karpiki, no. Tak, ale jakieś większe, mniejsze? Dwa karpie. I tam ten, Kuba jeszcze. Tak? Coś większego. No, chyba lina ma jednego kilo. Tak? I coś tam, coś tam i płoć, tak? No, chyba razem ma 7 kilo. Kuba? Serce, no. Tak, a ty? Nie wiem, no, wiesz, nie potrzebuję. A więcej ile może być? Cały czas wrzucałem, bo cały czas mi się jesiotry przyczepiają. Tak? A. No. No i co? Łożą tutaj niektórzy, zawodników jest mało. Znowu mnie przez jakiś czas południe nie było, Kuba tam widzę śpi. 5 jesiotrów ta tutaj pani ma. Jest branie, jakieś tam karpie, amury. Siedzisz, nie? Poranny grill się właśnie piecze. Kiełbaski, karkówka. Klimatycznie.
tutaj moje stanowisko, rano akurat jest taki problem, bo na to stanowisko zawsze słońce wychodzi, ale to nic. Dzisiaj rzekomo ma być dużo ludzi, zaraz pójdziemy z Kubą, jakiś mini wywiad zrobimy, zobaczymy co on tam przez noc połapał. Kuba, ty siedziałeś całą noc czy nie? Całą noc pod wodą. Tak? I co połapałeś przez całą noc? Ogólnie mam tak, w siatce dwa karasie, takie coś koło no. kilograma. No. Dwa liny ponad pół kilo, takich no jak dłoń, mniejszy niż dłoń, chyba z 6 czy 8. No. Takie większe niż dłoń to chyba... Koga siatkę? Jednego karpia koi mam. Tak, koi trzeba wypuszczyć też. A, koi wypuszczamy od razu. No. I to tak. Nie wiedziałem. Dawaj, pokaż siatkę. Mam amura. Zrobimy poranne ważenie, tych ważeń będzie kilka, bo jako że już trochę z nas ma tych ryb, to by nic nie męczyć w siatce, bo zawody zero, wędkarskie... Zero. 0-0, bo zawody wędkarskie to jest po części męczenie ryb, bo te ryby w siatce trzymamy, dobra, męczymy. Postanowiliśmy, że wszystkie ryby będziemy ważyć w tym wiaderku. One się lekko pobijają, no ale trudno, tak bywa. Dawaj tą siatkę na matę, wiesz? Tutaj mamy... Najpierw wiaderko zważę, wytoruję. Byś trwał wiaderko? No dobra. No, żeby było ten. Uczciwie. Dobra, tarę. 325, tarę. Tutaj Kuba nawet całkiem fajny wynik ma. Chyba pierwsze miejsce na razie zajmuje, w sumie na pewno pierwsze miejsce zajmuje. Całą noc siedział. Karaś to łany, taki ponad kilogram. Taki byk. A ja mam dwa takie. Tak? A ja pamiętam jakie wyciągnęli, bo nagrane je mam. A murek nieduży. No jest przekrój gatunkowy dość duży, bo lin. Liny bardzo fajne. Kolejny bardzo fajny lin. O, ładny. No. Linek kolejny, o ty. Taki karpik koi, pomarańczowy. Bardzo fajny, przyjęły się, zaczynają brać. Mam. Taki karpik z pół kilogramowy. To największe nie brały, co? No właśnie coś słabo, ty? Powiem ci. O, kolejny taki karasz. Ostatnio dwa złapał Głowacki i Zuśka jednego siódemkę. Ale dzisiaj widzę, coś nie biorę. I od groma, no tak. Są... Kuba przez noc złapał kilogramów. Kuba ma kilogramów 560, 580. 500, 5,5. No jakieś 5,5. 580, 50. 5,5 na czysto wyjdzie. Dobra, ja to wyborzę całego wiadra do wody. Dobra. O, one same pouciekają, widzę. No. Dobra. Tylko poważyliśmy rybę, Kuba coś chyba za grzbiet zaciął. Za grzbiet? Nie, normalnie, ale... A grzbiet się plątało. No to bym miał to już do następnej tury ważenia, wiesz? Dobra, tak. Dzieliki. Trzy czy cztery ryby? Cztery. No może pół, prawie pół kilograma może będzie. Amur, kareś, lin. A i trzeba dodać... Trzy jesiotry. I trzy jesiotry. Ile one mogą mieć za trzy? Pół kilo. Tak? No dobra, to pół kilo doliczymy. Nie będzie. Angeliki ryby. O, jeden karaś złoty. Dwa zwykłe. Minus 320 odejmujemy, bo tyle wiadro waży. 520 minus 320 to jest 200 plus 500 to 700 gram ryb. Bo 50 razy nie ma. 500. A, 3 razy 500. No. Tak, a, dobra, to jest półtorej. 70. No, dobra. 60 ryb około pół kilo. Teraz moje ryby. Dużo ich nie ma jakoś. W sumie jest, może ilościowo kilka jest, ale sama drewnica. Taka duża siatka, tak mało ryb będzie. A mogę też pouciekać, bo nie wiem, czy ta siatka dziurawa nie jest, ale chyba są. Moje ryby tak wyglądają, plus jakiś jeżyt, który miał około 400 gram, bo pół kilograma to na pewno nie miał. Wyzerwane? A nie. Nie, tak, trzeba włączyć. O, kilo 200. 680, tak, 680 gram, plus jeżyt około 400 gram, to jest kilo... Kiedyś koło kilo. To niech będzie kilogram. Dobra, do wody. Tu jest łowisko. Co tam się dzieje, to ja nie wiem. Tu jest łowisko, tu jest WC. WC też jest w miarę jako taką, przynajmniej dróżkę do WC jest oświetlone, bo tu jest LED, jak idzie się do WC, to jest oświetlone. No i tu jest WC, więc trzeba zainstalować teraz papier. Ło. WC w miarę ok. Kładę papier, w sumie papier jest z tego co widzę. Jakiś tam... Just treat your body and mind. Baby,
Uciekł mi z maty do wody. Ale mamy nagrane. To jest nagrane. No, jeszcze nie ważony był, a mieliśmy właśnie ważyć. Dobra, waga wokół, 3 kilo. 2,5. No tak, 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 to oficjalny sędzia. Ma teraz pierwsze miejsce. 2,5. Oj nie. Pierwsze miejsce. 2,5. 3. Nie, 3 nie miał. Jest kolejny Jasiu tru Angeliki. A ten taki malutki, no może mieć 200 gram. Jak Angelika, zadowolona? No, dzisiaj tak. Dzisiaj tak? Tak. Przekonujesz się do ryb? Tak, polubiłam ryby chyba. Do części jeździ. A, zapraszamy, zapraszamy. Czekaj, bo mnie zaraz złapiesz. Już mnie złapała, no kurde. Szybka jesteś. O dobra, odczepiłem się. O, jedzie. Jest Adrian z rybą od razu. Pięknie nagrane jest. Jak się nie mylę, a teraz dodam żywca. Kiedyś fajnie w te piwo liny potrafiły wchodzić. Ogólnie alkohol jest w miarę dobrym dodatkiem. To mam branie na wędce gruntowej, a trzeba przyciąć. Siedzi też niedużego. Chyba, czy nie? Siedzi też niedużego, no. Mam kolejną niedużą rybę. Czekaj. Jest taki karpik. No larwę na metodę. To fajne łuskę ma, fajne ubarwienie. No i wracając do sedna tematu, alkohol jest bardzo dobrym dodatkiem do zanęt. Ja dzisiaj z tym alkoholem tą zanętę będę rozrabiał, że zresztą widać. Jest. Na wylewo. Ładny karaś taki chyba za 2 kilo. Na truskawkę. Chyba jeden z większych twoich karasi, co? Tak, to jest moja rekordówka. Rekordówka? Mhm. No ładny. To życie będzie ruchliwe, jak go wezmę? Nie, karaś nie jest aż taki mocno ruchliwy. Taki karaś 2 kilo chyba. No to jest 2 kilo, nie wiadomo w sumie ile ma, ale pewnie Kubę dogoniłeś. No pewnie ładny. Tak. A jako jak karp, kurde. No duży. I ogólnie no. Taki łuskowy jest bardzo. Jest u mnie rybeł jakiś. Ty większy jakiś. To będzie największa ryba u mnie w zawodach. Bo widzę po wędce. Kurwa, i wygrasz, no widziałem. No co ty, patrz, jeszcze może zerwać się, ile mamy czasu jeszcze. To Rafał. Patrz jak chodzi. No bardzo duży. A branie w ogóle było do brzegu takie lekkie, że nawet nie zauważyłem. No oj. Jest, siedzi. No siedzi, o. Ale ładny. Jest, mam na razie największą rybę z zawodów. Nie ma 7 takiego. Ma ze 4 kg, bardzo ładnie ubarwiony, fajna łuska. Zresztą też dopiero przy stałym brzegu zaczął fajnie walczyć. No i co, jest taki kartik, na razie największa ryba z zawodów. Wszystko się może zmienić, ja jeszcze kilka godzin temu miałem ostatnie miejsce. Z udziału osób, które brały udział. A teraz na pierwsze pewno się wysunąłem. Kuba po prostu pierwszego spadł na trzecie, nie? No, coś takiego. No, więc taki karpik. Dobra, do szatki potem zważymy go. Jest kolejny gruby baben. Weźcie ten większy podbiarak, ten co do tyłu jest, ten mój, no. Co? A nie, może nie taki duży. Wydało się tylko duży. Wszystkie wcześniej początkowo do brzegu szły, jak szmaty przy brzegu walczyły. A ten odwrotnie, nie trzeba dużego, zwykły daj. Duży odwrotnie, jest, karpie ruszyły. Same karpie u mnie biorą. Dobra, dziękuję. Chyba jest szósty. Zostawię te stałe, przydają się bardzo.
bo tej przynęty z sobą dzisiaj nie miałem tak normalnie w opakowaniu. I to ona dzisiaj robi robotę. Kształt chyba dzisiaj gra, bo mam też inne przynęty w tym samym kolorze. Jak to. Czy to. Ale biorę tylko na larwy. Mam kolejną rybę. Było pół godziny przerwy. Wcześniej w godzinę, albo w półtorej godziny złapałem chyba z 5 czy 6 karpi. No fajny taki zawodniczy. Nie mam miniaturkę, to na razie ma. O kurde, niebezpiecznie. To jest. Dzięki Angelika. Kuba jeszcze dobre 4 godziny temu był na pierwszej pozycji. Teraz jest na ostatniej. Jak się... drugą największą rybę. Rekordówkę miałam. 5 czy 6 kilka. Mamy go w siatce, mamy wszystko w siatkach. Ja pierdolę, kurde. Ja też. Pierdol się! No. Pierdol się! Więc Kuba... Kuba, jesteś cienki jak siki węża. No. Ty, ja w godzinę z 6 karpi. Taki karp, chyba z 6 dzisiaj. Jeszcze 5 i mogę wracać. No, no dajcie. Angelika jest chyba z większą rybą. Przynajmniej swoją większą rybą. Chyba ze swoją największą rybą. Co, ciężko? No, coś większego chyba, kurde Bela. Adrian, wchodź do wody po tą rybę. To chyba amur, bo jeździ jak amur. O, coś dużego. No jest. Wczoraj te większe nie brały. I się biorą, życiówka. Jest, brawo, żółwik, brawo, gratulacje. Skoro jest to największa ryba w życiu, Adrian, wiadro wody. No jest, ładny, na truskawkę chyba. Na kulkę. Odczepię. Ale jaki tak, czysty. Truskawka, kulka. No, zgadza się. No i fajnie. Można odczepić, zaprezentować. Taki karp u Angeliki, życiówka. Adrian, przyszykuj wiadro wody. Czekaj. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Trochę powalczył. Ciężko było, czy nie? Troszeczkę. Troszeczkę tylko. Troszeczkę. Teraz walisz te wiadro, czy potem? Teraz. Dawaj, teraz. Dobra. Chrzest. Weź go do tego. Nie, no to razem z rybą, jak nie kurde, razem z rybą. Tak, tak, tak. Wody chyba, co? Nie, no dobrze jest. No, dobra, grywasz? Poświęć się jak ten, jak Jan Chrzciciel Jezusa. Nagrywam, nagrywam, nagrywam. Dobra. Brawo, dobra, gratulacje. Wczoraj kolega wpuścił w nocy takie czarne karpie i dzisiaj one biorą, czekaj. Czarny, ale dawno takiego karpika nie widziałem. Ale kiedyś u siebie w stanie miałem takiego jednego. Pokaż. Taki karpik czarny, ale czarnuchny. Murzyn. Murzyna zbudziłeś. Niga. Negusa. Negusa zbudziłeś. No. Ale fajnie, dobra. Jest Kuba z większym amurem podobno. Ogólnie na ryby mają takie nawroty, że godzina brań jest branie non stop. Potem godzina przerwy i znowu branie non stop. No wyjm i ten podbierek, wyjm. Ja go wezmę, wyprowadzę. No i co, hol trwa? Nie, karp. 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 Ładny karp, taki jeden z większych dzisiaj. Zerwi, zerwi, zerwi. Zerwi. Nie, no dawaj. Pełnouski, no. Jaki fajny pełnouski karp. Ruszyły te większe, bo wczoraj te większe nie brały, tylko drobnica. Wczoraj trzeba było spławikować bardziej, bo z gruntu słabiej, a dzisiaj już trzeba gruntować. A raczej karpiować. Na larwę. No ja też na larwy właśnie, na larwy dzisiaj najlepiej. Ja wszystkie ryby na larwy. Wszystkie duże na larwę. Tak, ja to dzisiaj na larwę. Kolor? Czerwony. Ja na żółto. Ale go nie widzę. Dopiero teraz go widzę. Pięknie, jest! Kuba wrócił do gry, bo niedawno był na ostatniej pozycji. O ty! I teraz znowu prześcignął Angelikę oraz Adriana. Ale chodzi przy brzegu. Panda wróciła do gry. Boski Alvaro. Pandy się ubierał, a tu... Jazda nagle. No, czekaj, zabiorę podbierak. Taki karp u Kuby. Brawo, gratulacje. Dzięki, dzięki. Na razie jedna z większych ryb zawodów. Czy największa jeszcze? Nie wiem, zobaczymy, bo ja mam sporego i Angelika ma sporego. Ale jest to jedna z większych. Ale ma... Dobra, do siatki. Tak jest 4 kilo ma na pewno. Tak? No, dobra, do siatki. To teraz nie traf do siatki, nie traf do siatki. Talking. I love them.
największa ryby, karpie. Mój nie jest chyba największy. Nie, najmniejszy z tych trzech. Adrian, zdjęcie. Cała trójka. Uśmiechnięcie, robimy zdjęcie. No, tak się przedstawiają wyniki. Na razie udaje mi się prowadzić, mimo że dzisiaj łącznie mówiłem za 3 godziny. No i w sumie chyba wystarczy. Mogę spadać. Może jeszcze przyjadę do was potem. Tak prezentuje się łowisko już wieczorem, jest prawie że noc. Tu jest pełno LEDów, ta kamera słabo te LEDy nagrywa, ale jest fajnie, bo jest oświetlone. Tam jest stolik. Tu kolejne oświetlenie, kolejny LED. Niektóre są na czujnik ruchu, niektóre świecą całą noc. Więc wszystko jest fajnie, elegancko oświetlone. To zresztą widać będzie. O właśnie, tak to się prezentuje. Były łowione karpie koi. A teraz już. O, został zrobiony pierwszy linek pomarańczowy. No fajnie. Puszczamy, tak? No, od razu do wody idzie. Linie czerwone jakieś. Karpik złowiony na uniwersalną wędkę, która... Składa się z czterech wędek. Byłych wędek. Biorą, po prostu tutaj to biorą. Biorą ryby non-stop. A się nie da uwierzyć. No kurwa. O, i rybka z powrotem do wody. Hyc, 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 hyc. Ale kuźwa, odpłyniesz czy nie? Oj, ładnie. O i poszedł. Trzeci dzień naszych mini zawodów, które w żadnym wypadku zawodów nie przypominają, ale no coś tam mówimy, coś tam się dzieje. Coś padło u was? Amur duży, tak? Tak, tak. Amurkę mamy i karpia. I to przez te 2-3 dni jaka najlepsza taktyka była, jaka najlepsza przynęta, na co najwięcej ryb spławi? Grunt? Z gruntu. Z gruntu najwięcej, tak? I chyba jeszcze to wy najwięcej złowiliście ogólnie. Tak. No pięć, chyba, tak? Pięć, no. Tak, a ty Adrian ile? Za 3. A dzisiaj mi też padł jeden. Tak. Ale taki większy trochę. Tak, o. Ale ten rzadki, wiesz, ten inny. Ten rzadki. Tak, ten... Czaje. Ale kujący? Kujący. O, Paweł chyba coś tam ma, wdychał właśnie Paweł. O, ja siotra Paweł złapał. Białego czy zwykłego? Biały czy zwykły? Za płetwę. Dawaj go na matę, by się nie poranił. Jest Paweł z jesiotrem. Zwykły, tylko wyblek chyba strasznie się odpiął. Za płetwę, no. Czy to biały? Sam nawet nie wiem. To za pierwszy widzisz od 3 lat chyba. Co? Hejo, siema. Taki jest jesiotr Pawła. Ale nie wiem, czy to zwykły, czy biały, cholera wie. Ja biały, wie. Ale biały był bardziej biały, wiesz? Chyba zwykły, tylko tak wyblek, bo tutaj te ryby wyblakowują się. Brawo, w ogóle ten filmik to będzie praktycznie prezentacja ryb, bo każde ujęcie jest z rybą. Dobra, możesz do wody go wypuścić. Siotry ogólnie wypuszczamy. Ale co tam połapaliście, czy nie oprócz siotrów? Ja tam, jak to się nazywa? Co się nazywa? Karpia, takie okroczkę złapałem od Akio. A no. I kraskę taką, chyba to od ciebie zostało. Masz siaty, czy nie? Tu do Angeliki, już nie wiem, który. A tak, bo potem się ryby nie pomieszały. Jeden to wczoraj z niej była killerem. I dzisiaj dwie wędki też na nią idę, jak do godziny nie będę miał brań. Zacznę kombinować. Ogólnie na tych zawodach bardzo dużo kombinuję. Już wcześniej zaczynałem od spławika i gruntu łowić. Z gruntu mi nic nie brało przy pierwszej dobie. Ale za to spławik jakąś tam drobnicę łowiłem i tej drobnicy trochę tam nałowiłem. Za to w drugiej turze na drugą dobę zacząłem od spławika, nic kompletnie na spławik. Te dwie wędki dałem z gruntu. I na dwie z gruntu zacząłem łowić, ale też trzeba było spasować się z przynętu. Tam dalej jest Grzesiek, który około 5 kg karpia chyba złowił. Jeszcze półtorej doby temu miał pierwsze miejsce. Teraz zamiast łowić, to co ty robisz w ogóle? Kurwa, ognisko rozpalam, wiesz? No widzę, ale to coś z tym drewnem robisz, bo ja nie rozumiem. Próbuję go trochę sobie wziąć, no skrobać, żeby było łatwiej go rozpalić, żeby... A, wióry takie. Wióry, no dokładnie. A, i kiełbaski się to chciało. No kurwa, godny jest, kurwa. Masz, jedz. Jest kiełbaska. Drodzy, to tak normalne. Dawaj, kurwa. Macie? O! Macie nogi, o! O, wszystko mnie! A cześć, ja? Hello! 5-0! No, a cześć, bo od razu lepiej mi się zrobiło. Jakie spojrzenie. No, no to. No, Grzesiek miała co pić, kurno, bo pies. Nie,
Dzisiaj Kuba jest kucharzem. Kuba, co dzisiaj wyżarowałeś? Kucharzem kiełbaski, dzisiaj jesteś? Kiełbaski będę. Jak zrobić kiełbaskę dobrą, smaczną, powiedz? No kurwa, no na grillu. Ale nie kini. Jak zrobić kiełbaskę? No. Tylko tyle? Jakieś przyprawy, sztuczki? Czekaj. Tajemniczy składnik. Co napisałem? Pokaż. Wasabi, a. Pa, u was tam przez pomiku deszcz pada? Tak kropi. Tak podleciłem. A wiesz, że trochę zbranie mam? Tam nie wiem, czy widzicie, u Pawła deszcz pada na stanowisku. No. Przez pomiku u Pawła deszcz jest. No ta, pada deszczyk, bierze deszczyk. Kolorowe rybki się przyjęły, bo jest karpik koi. O kurde, płetwy, nie ma płetwy, tego dziwną. O Jezu, krecie, co to? No i jest jakiś większy karp prawdopodobnie. Zaczęły się brania w końcu. Wczoraj kurde wszystkie wyciągałem, to dzisiaj mogą się odpinać. Ale czekaj. Teraz. Nie, czekaj. Z tego złapę, kurwa. No. Jest. Taki karp. Nie wiem, 4-5 kg. Żółta larwa, standardowo. Taki. Nie wiem, dzisiaj jest trzecia moja ryba. A łącznie to chyba drugi z takich moich większych. A na zawodach mamy chyba 7-8 ryb takich, powyżej jest 4 kg. Dojechało kilka osób. Między innymi Kasper, który fajnie wskoczył do gry, ponieważ w ciągu 10 czy 15 minut ma drugą rybę. I tym razem chyba coś większego, tak? Na co? Na kukurydzę. A, na kukurydzę. Kasper klasycznie, bez kulek. Kukurydza jest chyba karpik. Wcześniej karaś, 90 gram, prawie kilogram. A teraz chyba karpik. Tak, karpik. No, taki jest 1,5 kg, może 2. No, to byśmy tracić to splątać to. Dzień dobry, Michael, przywitaj się z widzami. Siemano. Co tam powiesz? Czemu nie wziąłeś udziału w zawodach? Z prywatnych powodów. Ale Michael, teraz wiesz jak wyglądasz, jak co? Jak kręciliśmy odcinek Januszy, pamiętasz? No. Miałeś takiego wąsa, pokaż. Teraz masz podobnego wąsa. Podobny wąsik, nie trzeba doklejać. Z sąsiadem byłeś, tak? No. Tak było. No. Siema, gdzie jesteś? Kurwa, i my się nie widzieliśmy. Cześć, mordo. No ostatnio tu u ciebie we wsi nad stawem, jak mówiliśmy. No. Trochę minęło. No, 3, 2, 1, poszedł. Prawie cię w rządzie! Jest tu Grześka, wyobranie, jest karp. Michael kibicuje. Ta, Michael tylko przyszedł i przyniósł ryby. Ty, Michael, teraz naprawdę jak Hitler wyglądasz, Hitlerowiec. Jest jesiotr? Mhm. Ale taki brązowy, to ani koi, ani nic. Mam ogólnie dużo jesiotrów. Ostatnio było zrobienie jesiotrami i one teraz biorę jak szalone. Na dębelsa. Przestrzela? Blisko. A, ojej, to uważaj, tak w miarę bezpiecznie staraj się odhaczyć. Mam tam pozwolić. Ale jakieś kolory podmieniały, nie? Co? Ciebie stronie. Ja wiem gdzie. No. Ja nie mówię o nich. A tutaj są nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Nieduże nagrody, bo w tym roku te zawody są naprawdę bardzo słabe. Co zresztą widzieliście, może ryby tylko dopisały. Poza tym to nic więcej. Cytrus, odkażesz oczywiście. Jeden odkażesz, nie dwa. Jakieś tam palety. Dumbbellsy, kulki, oczywiście pucharek, koniecznie taki nieduży, skromny, biedny, ciężkie czasy idą, to jest biednie. Drugie miejsce Zenenta, biała zwykła, biała nawilżona zwykła, też odkaża, żeby mi te ryby odkażali, też jakieś tam kulki. Trzecie miejsce podobne, tylko już trochę mniej tych rzeczy, oczywiście wiadomo, za każde miejsce jest pucharek. I są jeszcze też nagrody za największego imprezowicza, czapka. Za największą rybę. I tak samo tutaj to jest za największą rybę, za największego imprezowicza oraz za największą ilość ryb. Michael, szybki wywiad z tobą, ale taki normalny wywiad, więc spokojnie. Jak podoba ci się staw? Podoba czy nie podoba? Mi się bardzo podoba. Pierwszy raz jestem, to może coś tam złapię. Przejdziesz tutaj kiedyś na ryby jeszcze? Ty, ja ci powiedziałem tak, no. Przez telefon. Miałem być dzisiaj? No jesteś, ale tak ogólnie przyjedziesz kiedyś jeszcze na ryby? W tym roku przyjedziesz czy nie? No ja przyjadę, trzeba tylko zrobić jednego rybika, żeby do jednej osoby, dla Filipa, no. Z nieba podziękować za to, że tutaj ja jestem.
bo bez niego ja bym tutaj nie przyjechał. O, Michael, kiedyś pamiętam, mówię, że będziesz chciał dorwać lina jakiego i karpia, i amura czy karpia wtedy chciałeś dorwać? Lina. Lina i karpia chyba chciałeś, nie? No to lina skurwysyna. Właśnie. No to Michael, mam taki info, wpuściłem pomarańczowe liny, wiesz? Chodź, zobacz jakie liny wpuściłem, chodź. Patrz jakie liny wpuściłem, to jest lino to. Pomarańczowy. Dorwiesz jego? Patrz jakie ładne liny. Widzisz? Może. Może dorwiesz, tak? Jak to mówią, nie da się, że im został zbudowany. No tak, Michael też dorwie. A co ty, Paweł, powiesz, jak łowisko, podoba ci się, nie podoba ci się łowisko, co byś zmienił, co byś dodał, co się podoba, co się nie podoba? Co mi się nie podoba? No. Jednak bardziej bym te krzaki powycinął po boku. O tak? Tak? Kurde, mi się wydaje, że są maksymalnie wycięte, bo straci to dzikość, ale no to twoje zdanie mów. Znaczy nie, ogólnie wiesz, te krzaki tak mogą być, tylko bardziej, żeby to wiesz, stanowisko było... czystsze? No widoczne. Widoczne, tak stanowiska no. Bardziej porobić, poprzyszykowywać. A co się podoba? Co mi się podoba? Ogólnie to fajnie by było pomóc zrobić, no, starać tak skarpy. Tak? No. A co się podoba? Dużo zmieniłeś tutaj. No wcześniej było inaczej, nie? Ale o, widać skarpy. Patrz, tutaj jest wypłyczenie. No, woda będzie podbita. Jednak by było pasowało, no to wtedy, jednak... wtedy tam pomoc nie pasuje, no nie. Wodą zalejesz, no. Ale z tej skarpy... Koniec, 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 czas na ważenie ryb, więc no... Jak już będzie branie, to już się nie liczy. To mamy jeszcze tak naprawdę 2 minuty. Dobra, ważymy rybę i przechodzimy do wyników, rozdania nagród i kończymy te nasze zawody. Iść, czekaj, czekaj. 18, 18, 19, 19, 19. 18 z kawałkiem będzie. W jedną dobę. Brawo, gratulacje, w jedną dobę. 18 kg ryby. No 18 z kawałkiem, nie? Bo 19 to jest razem z tym workiem. Albo Adriana się nie liczy, bo Adriana po zawodach. Tak, faktycznie. Adrian po zawodach. Czyli 2 dziewiątki wpadło na zawodę, bo linek. Tych jesiotrów nie liczę, no bo żeśmy jesiotrów wypuszczaliśmy, tak. My też jesiotrów wypuszczyliśmy. I 3 sztuki. A to ty same takie grubasy łapałeś. Taki. Dobra. Jeden. I tutaj kolejny 9-kilogramowy karp, ale ładny, taki podłużny, żółty. No, największa ryba z zawodu pod Brześka. Dobra, aby nie przedłużać do wody. No to co, karpie idą do wody. No, ty bierz te, ja biorę te. Adrian na koniec zawodu już po czasie z rybą. Gdyby złowił właśnie 6 minut wcześniej, bo 19.3. Żeby złowił 6 minut wcześniej, to byś miał duże szanse. Masz go! Adrian może swoją życiówkę ma. No jest ładny, bardzo ładny karp, też jakaś między 5 a 8 pewnie. Chcieliśmy. Dobra, do góry. Ale miałeś farta, patrz. No. To mój rekord. 10-20, czyli 9 na 300 ma. Adrian ze swoim życiowym karpiem. No jedna z większych ryb, życiówka twoja. Tak. Karp. 9, gdybyś tylko ją złowił 6 minut wcześniej, no to byś był bardzo daleko. Ale poszedł. Co on zrobił? No. Tak? Gdzie? Nie? No oczywiście, nie, dawaj go, tak, dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj! Mocno. Dawaj, dawaj mocno, dobrze! To obaj życiówki pobiliście. No i teraz buziak na koniec! I buziak na koniec, bo obaj życiówki pobiliście. Czas na wyniki konkursu. Wyniki konkursu, wyniki zawodów. Będzie trochę niespodzianek, było dużo dużych ryb. Przechodzimy do rozdania nagród. Dobra, chodźcie wszyscy! Czas przejść do wyników zawodów. Niespodzianek było sporo. Nie wiem, czy wiecie, kto jakie miejsce zajął. Niektórych mi trochę szkoda, niektórych nie. Więc tak, ogólnie to ryb mamy około powyżej 60-70 kg. Może trochę więcej. Miejsce pierwsze z wynikiem 18,50 zajął Grzesiek. Pierdzielisz. Który łowił serio? Tak, serio. Który ja łowił tylko dobę. Ale ty się skupiłeś na wędkowaniu. Brawo! Brawo, bijemy! Całą dobę łowiłeś. Brawo, Grzesiu! Pokaż tam nagrody. Gitarka. Możesz pokazać. Kurde, no się nie spodziewałem. Grzesiu. No widzisz, no. W ogóle dużo niespodzianek. Co papierocha zostawię. No. No to również twoja zasługa. Na wędkowanie połowy. Ta dziewiątka dużo pomogła. Super. Cytrus niezawodny, odkażacz. I to na co biorą? Czekaj. Wanilia. Wanilia. Orzeszek. Zamęta. Grzeszek, protyżę, zamek, karpie, żadnej drobnicy, wszystko na grubo.
Drugie miejsce udało zająć mi 17,90. Zabrakło mi jednej ryby, tutaj weźmiesz, tak? Gdybym tego karasia tutaj nie zerwał. Dziękuję, dziękuję. Ja tylko sobie pucharek zostawiam, a to zaraz sobie rozdam. Trzecie miejsce. Leci. Z przewagą 3-4 kg, 3,5 kg zajął Kuba. Dlatego was najbardziej mi szkoda, bo dwa dni kurde byliście. Kuba! Adrian 6 minut się spóźnił, jedną rybą, jedną rybą. Mam trzecie miejsce, hip hip hura. Udało się. Wylądowałem na poziom, to dobre jest to, że ale wczoraj rano byłeś pierwszy, Kuba. No wczoraj rano byłem pierwszy, no. Nie spodziewałem się, że Grzesik tyle nałapie karki i że ty ogólnie tak skończy w wynikach. Dobrze, dobrze. Czekaj, Kuba miałeś 11,30. Angelika, Kuba miał 11,30, Angelika 7,90, Adrian 6,80. Największy imprezowicz zawodów! Ej, największy imprezowicz! Cicho, Kuba, to do ciebie! Największy imprezowicz zawodów, Mister Zgon! Ile razy się wywaliłeś? Oj, nie liczę tego! Złomiłeś tyle kilogramów ryb, co się razy wywaliłeś, czy nie? Złomiłem na pewno! Więcej kilogramów ryb niż się wywaliłeś? Na pewno! No ja chciałem się przez 5 wywrotek, no to może więcej miałeś. Masz kulki zioło, kiedyś lubiałeś zioło, to masz! No ale to dawne czasy! Masz pelet, piwo, piwko, piwko moje! Piwo moje paliwo i taczysz mi się. Masz tam belce mi białe robaki, bo ci białe robaki wsadzali tam dużo chyba. Nie wiem, nie pamiętam. I masz czapkę, o! Ale kolejny kapelutek, o kurwa, to jest zajebiste! Największa ryba, 9-kilogramowy karp. Masz jakieś tam pop-upy, pelet, truskawka, krem, czapę. No, dzięki, dzięki. Największa ilość ryb, wydaje mi się, że Angelika, ty miałaś najwięcej ryb. Chyba tak. Więc chodź, gratulacje. Dziękuję. Jak na pierwsze zawody, luks, świetnie, lepiej niż Adrian. Czwarte miejsce. Zanęta na płocie, jakieś tam pelety, kulki. Trzymaj, proszę. Dzięki, wielkie. No. No i w sumie te moje nagrody to... To ja w sumie dla Adriana i dla Angeliki dam, bo oni się najbardziej starali. Tak jak ja. Nie, Hugo kiedyś oglądaliście, taki teleturniej Hugo w Polsacie był. Tak bardzo się starałeś, ale z gry wyleciałeś. No i macie moje, a to są takie moje nagrody za to, że ten, no zresztą. Ja sobie to niepotrzebne, a za to, że się najbardziej staraliście. Zaprezentowały nasze zawody przyjacielskie. Niezbyt ciekawe, ale ryb było dużo i kilogramów też było dużo. Jakieś dziewiątki spadały, no niestety powyżej dychy nic nie wpadło, ale wyniki fajne. W tym filmiku to tyle, standardowo dziękuję za obejrzenie, tak wyglądały te zawody, no jakieś tak specjalnie klimatu, takich zawodów wędkarskich typowych to nie było, były takie przyjacielska impreza bardziej, ale coś takiego raz na jakiś czas będzie na kanale, coś takiego raz na jakiś czas jest potrzebne, nie takie stricte samo wędkarstwo, bo to też dla mnie przynajmniej osobiście jest nudne, ja lubię taką różnorodność, raz zawody, raz impreza, raz takie prawdziwe wędkowanie, na tym kanale u mnie będzie dużo różnorodności. Do następnego.